czy łatwo jest kogoś podsłuchiwać? Jeżeli mamy taką wiedzę, to tak, bardzo łatwo. Proszę mi powiedzieć, czy często zdarzają się przypadki, że ludzie przychodzą i mówią, że są podsłuchiwani albo podejrzewają, że są podsłuchiwani? Tak, bardzo często się to zdarza. My jako policja musimy wtedy ten telefon zbadać faktycznie, zobaczyć, czy w systemie operacyjnym danego telefonu są jakieś anomalia, jakie występują pliki poza plikami systemowymi i poza aplikacjami, które są zainstalowane na danym telefonie, i wtedy faktycznie mamy możliwość sprawdzenia, czy taka aplikacja jest zainstalowana na telefonie. Ale nie zawsze można sprawdzić to. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób aplikacja została stworzona. Są aplikacje, które po zakończeniu podsłuchu, a my jako osoba podsłuchiwana nie wykryliśmy tego, aplikacja usuwa się, czyli de facto czyści się jakby samoczynnie, następuje taka autodestrukcja tej aplikacji i ona usuwa praktycznie wszystkie ślady z naszego telefonu. I wtedy jest bardzo trudno stwierdzić, czy wcześniej coś było, czy nie. Czy jeśli będziemy mieli jakieś instrukcje z internetu, czy to wystarczy, żeby zamontować komuś taki podsłuch, aplikację? Tak, wystarczy taki manual, to się fachowo nazywa, wystarczy taki manual z internetu, gdzie jest krok po kroku opisane, co trzeba zrobić, żeby drugiej osobie zainstalować aplikację na telefonie. Bardzo dużo jest też sklepów internetowych, również w sieci Tor, które właśnie oferują tego typu aplikacje albo do wydzierżawienia, tak to nazwijmy, bądź do kupienia i użytkowania. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda wykrywalność sprawców takich podsłuchów? Z tym jest też bardzo różnie. Wszystko zależy, jakie środki anonimizacji zastosowała osoba, która taki podsłuch instaluje na naszym telefonie. My nie prowadzimy statystyk, ale myślę, że to tak mniej więcej 50 na 50. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli specjalista nam to zrobi, to praktycznie możemy pozostać bezkarni? Tak, myślę, że tak, aczkolwiek też nie do końca, bo nawet specjalista jest tylko człowiekiem i również popełnia błędy, które my jako policja później wykorzystujemy w ściganiu tego typu przestępstw. A proszę mi powiedzieć, czy osobowo, bo rozumiem, że można wykryć, że była taka aplikacja, program szpiegowski, oczywiście Pluskwa, ale czy samo wykrycie osoby, która to zrobiła, czy to jest łatwe? Nie, to nie jest łatwe. Wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu sieci, z zakresu budowy systemów, konstrukcji systemów operacyjnych instalowanych w naszych telefonach, na przykład Android. Ale jest to niemożliwe. Kto może coś takiego zrobić? To nie jest tak, że to może być przypadkowa osoba. To jednak trzeba mieć dostęp do człowieka, do jego sprzętu, do jego domu. Tak, jeżeli mówimy o aplikacjach szpiegujących, no to tak naprawdę są dwie drogi. Pierwsza droga to jest w zasadzie trzy, bo bardzo często również tego typu aplikacje pojawiają się w tych sklepach tych telefonicznych, z których z reguły pobieramy różnego rodzaju aplikacje. Trzeba bardzo uważać na to, co pobieramy właśnie z takiego sklepu. Druga droga to jest podesłanie na przykład na maila nam linka, żeby pobrać sobie jakiś tam plik, który de facto okaże się również aplikacją szpiegującą. A trzecia droga to jest fizyczny dostęp do naszego telefonu. Kto kogo podsłuchuje, jak wynika z pana doświadczenia? Z reguły są to firmy, gdzieś tam jakaś konkurencja biznesowa, to jest pierwsza grupa, a druga grupa, no to wiadomo, zdrady małżeńskie w celu wykrycia, która osoba jest zdradzana, tak? A czy pan się orientuje, ile takie usługi kosztują? Nie ma nigdy podanych cen z uwagi na to, że potem te ceny są uzgadniane indywidualnie, już nie na forach publicznych, tylko gdzieś tam w rozmowach prywatnych na czacie. Jeżeli ktoś wyrazi zainteresowanie, wtedy kontaktuje się prywatnie z taką osobą i ta cena jest uzgadniana indywidualnie. A jakie kary grożą za podsłuchiwanie kogoś? W Polsce faktycznie jest zabronione to podsłuchiwanie ludzi. Jest to artykuł 267, paragraf 3 kodeksu karnego. I jest to zagrożenie karą do 2 lat więzienia.